Patryk Rąbel, trener, asystent w reprezentacji Polski. Patryk, taka opinia: Kus, Żytnikow i Rąbel. Trzy najlepsze transfery w tym roku w PGNiG Superlidze mężczyzn. No, to miłe na pewno, chociaż w moim przypadku to był wolny transfer, bo wzięty zupełnie znikąd, ale to cieszy na pewno. Takie wyróżnienie to zawsze jest potwierdzenie, że ta moja praca została zauważona. To sympatyczne. Została zauważona na pewno. Pamiętam w kwietniu podczas pierwszego zgrupowania przed turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk. Wręcz nie mogłeś uwierzyć, że jesteś tutaj w tym gronie, możesz pracować z talentem Dujszebajewem. No na pewno. To, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, to dla mnie jest również niespodzianka. I już trochę się z tym oswoiłem, ale na pewno było to duże przeżycie ten rok ostatni. Talent to osoba z ogromnym doświadczeniem, zarówno jako zawodnik, także oczywiście jako trener. Powiedz, ile ty już zdążyłeś skorzystać na współpracy z tak znakomitym szkoleniowcem? To znaczy, no ja myślę, że to daje mi możliwość dalszego rozwijania się, tak? To jest szansa, której nie miałem, ale mam nadzieję, że poza tym, co ja mogę stąd wyciągnąć, mam nadzieję, że tutaj też w jakiś sposób tej kadrze jestem w stanie pomagać w sytuacjach, w których tam talent, powiedzmy, potrzebuje pomocy. A powiedz, czy jakieś rozwiązania, które poznałeś tutaj na zgrupowaniach reprezentacji, starałeś się wprowadzić także w klubie, w Kwidzynie? Znaczy, pewne rzeczy już robiliśmy, to może jest to bardziej klarownie przekazane i pewne rzeczy gdzieś tam może lepiej rozumiem jeszcze niż wcześniej, ale na pewno no, takie doświadczenia z takim trenerem gdzieś tam odbijają swoje piętno i powodują, że ten mój warsztat się troszkę wzbogaca i pewne rzeczy na pewno gdzieś tam będę przenosił na niwę klubową. Przygotowujecie się do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. To marzenie o Igrzyskach też na pewno robi ogromne wrażenie. To znaczy, no ja tutaj wiem, że na Igrzyska nie pojadę, natomiast ja się bardzo cieszę, że mogę pomóc w przygotowaniach, że jakąś tam swoją malutką cegiełkę do tej całej akcji Rio włożę i mam nadzieję, że to się wszystko fajnie skumuluje, ta praca wykonana w Rio i tam będzie fajny wynik. A powiedziałeś, że nie pojedziesz do Rio, skąd taka decyzja? No wiem, że tutaj wielkość sztabu jest ograniczona przez MKO i po prostu ja nie ma miejsca dla trzech trenerów, także ja tutaj jestem trenerem współpracującym z kadrą na zgrupowaniach, natomiast do Rio nie lecę. No troszkę szkoda, ale z drugiej strony bardzo doceniam to, że sam fakt, że tu jestem i mogę pomagać, mogę być razem z kadrą. Rozumiem i dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo.